Skrzyżę z żywym Bogiem. O tym, że dzisiaj możesz świadczyć czego w swoim życiu. Chcę ci powiedzieć, czy byłem człowiekiem religijnym, byłem człowiekiem uzależnionym. Nie wiedziałem, kim jest Jezus, ale 8 lat temu zawołałem i powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie i zbaw moje życie, bo nie dałem sobie rady. Jezus umarł za twoje grzechy. On zmartwychwstał, on żyje. I Bóg zesłał Jezusa na ten świat, aby wybawić cię z grzechu. Śmierć nie musi panować w twoim życiu. Lęk, depresja nie musi. Jeszcze dzisiaj zawołaj do Jezusa. Jeszcze dzisiaj oddaj mi swoje życie. Wyznaj go jako swojego Pana i Zbawcę. Dziś jest dzień łaski. Dziś jest dzień zbawienia. Łaska. Niezasłużona przychylność Boga do człowieka. Dzisiaj jest ten dzień. Ja byłem człowiekiem, który chodził do kościoła. Spełniałem religijne obowiązki. Byłem w klasztorze kilkakrotnie. Ale 8 lat temu zawołałem, powiedziałem: Jezu, nie znam ciebie. Mimo że robię religijne obowiązki. Mimo że jestem religijnym człowiekiem. Mimo że dziś tam sobie myślę, że może pójdę do jakiegoś czysta, to ja chcę cię poznać. I dzisiaj jest ten dzień, kiedy ty realnie możesz poznać Jezusa. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy możesz doświadczyć Jego. Wystarczy, że zawołasz i powiesz: Jezu, nie znam ciebie, nie wiem, kim jesteś, ale chcę, żebyś ty przyszedł do mojego życia. Pragnę ciebie w moim życiu. Przyjdź do Niego z prostą swoją wiarą. Uwierz w to, co dokonało się tam na krzyżu Golgoty, a twoje życie ulegnie totalnej przemianie i stajesz się nowym człowiekiem. Jezus przyszedł na tę ziemię, aby dać ludzkości życie, aby wybawić cię z mocy grzechu, aby dać ci nowe życie, abyś mógł realnie panować w tym życiu, żeby diabeł nie musiał panować w twoim życiu. Dziś jest ten dzień. Zbawienie wykonało się na krzyżu. Zbawienie jest za darmo. Z łaski przez wiarę. Przez wiarę. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Uczynki twoje nie mogą cię w żaden sposób zbawić. Dobre życie nie możesz się w jakiś sposób zbawić, ale przez krew Jezusa dzisiaj masz przyjść i ty stajesz się zupełnie innym człowiekiem. Uwierz dzisiaj w zmartwychwstałego Boga. Uwierz dzisiaj w krzyż Golgoty. Uwierz to, co dokonało się na krzyż Golgoty. Jeżeli chcesz dzisiaj doświadczyć realnego spotkania z Bogiem, to wystarczy twoja decyzja, twoje wyznanie, żebyś przyszedł, żebyś uznał, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawcą i Królem. Przyjdźcie, przyjaciele, tutaj do nas, jeżeli potrzebujecie modlitwy, jeżeli chcecie być uzdrowieni, uwolnieni, ponieważ to jest dla was zupełnie za darmo. Przyjdźcie tutaj do nas i weźcie cud do swojego życia. Amen.